Από τη σελίδα 766, σελίδα 766 από το βιβλίο Εζεκιήλ ο προφήτης και Ξέγγα Εζεκίλα, Εζεκέλα, 33 ρόγιαου, Ξέγγα Εζεκέλα. Από το βιβλίο Εζεκιήλ ο προφήτης. И дошло мне слово Пана Тетрехи, Сыну Человечевшему, до своих родаков и повец им, где спровадзам на якийсь край меч, а люд того краю выбирает одного мужа спошед себе и установя его своим стружем, а тен, видząc, что меч спада на край, затромби на рогу и остреже люд. И ктось услыши выражение голос тромбы, lecz nie przyjmie przestrogi i miecz spada i porywa go, to krew spada na jego własną głowę. Głos trąby usłyszał, ale nie przyjął przestrogi, dlatego jego krew spadnie na niego samego. Lecz ten, który przestrzega, uratuje swoją duszę. Jeżeli natomiast stróż widzi, że miecz spada, a nie zatrąbi na rogu i lud nie zostaje ostrzeżony, to gdy miecz spada i porywa kogoś z nich, ten ginie z powodu swojej winy, lecz jego krwi zażądam od stróża. Ciebie więc, Synu Człowieku, ustanowiłem stróżem domu izraelskiego. Gdy usłyszysz słowo z moich ust, przestrzeżesz ich w moim imieniu. Gdy mówię do bezbożnego, bezbożniku, na pewno umrzesz, a ty nic nie powiesz, gdy odwieść bezbożnego od jego postępowania, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, lecz jego krwi zażądam od Ciebie. Lecz gdy oszczerzysz bezbożnego, gdy się odwrócił od swojego postępowania, a on się nie odwróci od swojego postępowania, to umrze z powodu swojej winy, lecz Ty uratujesz swoją duszę. A Ty, Synu Człowieczy, mów do domu izraelskiego. Tak mówiliście, zaiste, ciążą na nas nasze występki i nasze grzechy i z powodu nich giniemy, jakże mamy żyć? Powiedz im, jaką żyw, mówi Wszechmocny Pan. Nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski? A Ty, Synu Człowieczy, mów do swoich rodaków. Sprawiedliwość nie uratuje sprawiedliwego, gdy popełnia występek, a bezbożność nie doprowadzi bezbożnego do upadku, gdy się odwróci od swojej bezbożności. Lecz i sprawiedliwy nie może żyć, gdy grzeszy. Gdy mówię do sprawiedliwego, na pewno będziesz żył, a on polegając na swojej sprawiedliwości popełni występek, wtedy nie będzie się pamiętało wszystkich jego sprawiedliwych uczynków, lecz umrze z powodu występku, który popełnił. Lecz gdy mówię do bezbożnego, na pewno umrzesz, a on odwróci się od swojego grzechu, będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, będzie oddawał zastaw, zwracał to, co zagrabił, postępował zgodnie z zasadami życia i popełniając występku, na pewno będzie żył, nie umrze. Nie będzie się pamiętało żadnych jego grzechów, które popełnił, będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył. Lecz Twoi rodacy mówią, postępowanie Pana nie jest słuszne. Tymczasem właśnie jest
Их постępowanie nie jest słuszne. Jeżeli sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełni występek, umrze z powodu niego. A jeżeli bezbożny odwróci się od swojej bezbożności i będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, dzięki nim będzie żył. A wy mówicie, postępowanie Pana nie jest słuszne. Każdego z was będę sądził według jego postępowania, domu izraelski. Amen. Lud izraelski, lud Boży Starego Testamentu ma poważny problem, aby zrozumiał o sprawiedliwości Bożej. Nie może zrozumieć, że Bóg tak bardzo miłuje wszystkich ludzi, bez poróżniania i bez względu na osobę, wszystkich i nawet najgorszy bezbożny człowiek, jak powróci w ostatniej chwili, Pan go zbawi. I z drugiej strony nie może zrozumieć, że człowiek może być w całym swoim jego życiu pobożny, męczy się poprzez bezbożnych ludzi i jak na koniec straci swoją cierpliwość, nie wytrzyma więcej prześladowanie i zgrzeszy, wtedy zginie. I ma rację. I to jest, można powiedzieć, wytłumaczalne ich pytanie i ich pytanie co do sprawiedliwości Bożej. Mam naprzeciwko mnie człowieka bezbożnego, który czyni, że moje życie jest trudne i kontynuuje w taki sposób i mi utrudnia w moim życiu. I docieram do momentu, że nie mogę już z nim wytrzymać. Nie mogę. Przemija moje możliwości. Przemija moją wytrwałość. I co mówię mu? Przestaję go miłować. Już nie wytrzymuję z tobą. I zostawiam go. On w oczach Boga to jest niesprawiedliwość dla sprawiedliwego i to jest zguba w oczach Boga. Odwrotnie, a niesprawiedliwy, bezbożny przez całe życie męczy wszystkich, którzy są wokół niego. Nie tylko jednego, ale wszystkich. Jak nie wszystkich, większość. I przychodzi pewny moment, στο τέλος της υποθέσεως. Να koniec wszystkiego. Σε αυτόν η καρδιά του. Wejrzy w samego siebie, jego serce i mówi: Panie, przebacz mi. Ο δίκαιος δεν ξέρει. Sprawiedliwy nie wie, że on się upamiętał. Και δεν μπορεί να τον συγχωρήσει. I nie może mu przebaczyć. Sprawiedliwy. Bóg jednak, bracia i siostry, i to jest wielka prawda, zna serce wszystkich ludzi od początku aż do końca. I teraz musi lud Boży zrozumieć sprawiedliwość Bożą. I przychodzi i opisuje coś, co jest w zwyczaju między ludźmi. Jak widzisz, że przychodzi wojna, coś złego, i raczej jak oczekujesz coś złego i nadchodzi, dajesz stróża. I mówisz, jak zobaczysz miecz, który nadchodzi, trąb, bo jak trąbisz, zdążymy się ocalić. W jaki sposób? Wszyscy my znajdujemy się w wojnie, na wojnie.
Jesteśmy na wojnie. Zło nadchodzi w godzinie, w której się nie spodziewamy. Tam, gdzie nie oczekujemy tego. Ale dlatego, że znajdujemy się na wojnie i nasza walka nie jest przeciwko ciele, ciału i krwi, ale przeciwko diabłowi. I dlatego, że znamy, że nasza sytuacja jest zawsze niebezpieczna, czyli nasza dusza znajduje się zawsze w niebezpieczeństwie. Bóg mówi, ciebie Ezechielu, ciebie słudze Boży, ustanawiam w ludzie izraelskim. Όταν βρίσκονται σε πόλεμη κατάσταση. Σε θέτω φύλακα. Και έχεις την ευθύνη i masz odpowiedzialność i władzę stróża. Για να μην πω σε λεπτομέρειες. Ja bym teraz nie mówił o szczegółach. Słowo Boże mówi, że każdy z nas jest stróżem swojego brata. Czyli więc wszyscy z nas jesteśmy ustanowieni przez Boga jako stróże w swoim otoczeniu, między swoimi braćmi, w rodzinie swojej i nawet między wrogami i między niesprawiedliwymi. Ale nie jest, że tylko ja, albo tylko my i każdy z nas osobna jest stróżem drugiego otoczenia, ale Bóg włożył też innych, aby byli stróżami naszymi. Czyli w Kościele wszystkie członki ciała Chrystusowego mają posłannictwo, łaskę w posłuszeństwie, dla posłuszeństwa narodów, aby byli zbawieni i aby byli posłuszni. I powtarzam, że dla nas też Bóg ustanowił stróży. I w takim otoczeniu, i w takiej wojnie, w której się znajdujemy, wszyscy żyjemy w takich sytuacjach, jako osoby, jako rodziny, jako Kościół. I ważną rzeczą jest, jak zachowuję się jako stróż, który Chrystus mnie ustanowił takim, jak się zachowuję do stróżów, których ustanowił Bóg dla mnie. Εμπόλεμη κατάσταση, τραγική, άκρος επικίνδυνη. Bardzo niebezpieczna sytuacja. Τι είναι αυτό? Co jest to? Που θα με κάνει εμένα σαν φύλακα αποτελεσματικό, σύμφωνα με το θέλημα. Z wynikiem, zgodnie z wolą Boga. Και τι είναι αυτό? I czym jest to, co uczynię ja, aby stróż, για μένα ο Θεός, να είναι επίσης którego ustanowił Bóg dla mnie, aby był też z wynikiem. Jaki musi być związek, jakie posłannictwo, jakie dzieło, co muszę zrobić? Nie mogę wziąć trąbę i trąbić tak sobie? Tak, mogę wyznawać, mogę rozmawiać, mogę, ale to jest wszystko. Czyli będę ci mówił, uważaj, upamiętaj się, bo jak się nie upamiętasz, pójdziesz do piekła. I to ma wynik. To jest to, co chce Bóg. W taki sposób działa Bóg. To jest stróż, którego wysłał Bóg. Pierwszy, pierworodny, między martwymi, stróż w Kościele. Tak się zachowuje Chrystus. Mówi i odchodzi. Informuje nas i to koniec. Και πώς θα γίνω εγώ αποτελεσματικός φύλακας, stróżem z wynikiem, ώστε πραγματικά, abym naprawdę, να σαλπίζω, trąbił, το σαλπισμά μου να ακούγεται, aby moje trąbienie było από τους ασεβείς, usłyszane przez bezbożnych, αλλά
ale metania, i ja bym doprowadzał do upamiętania bezbożnych. Salpizo, czyli ja bym trąbił, ja by moje trąbienie było słyszane, ale i aby moje trąbienie miało wynik. I Słowo Boże jest te, które nam da jedyną odpowiedź. Teraz nie pozostaje nic innego jak wiara, nadzieja, miłość. I największa z tych trzech jest miłość. Jak jesteś stróżem? Jesteś. Wszyscy jesteśmy. Mężczyźni, kobiety, dzieci, starcy. W podeszłym wieku, jak jesteś stróżem, nie możesz mieć wyniku, jak opierasz się na swoich zdolnościach i nie ufasz Bogu. Ja powiem to tak pięknie, będę trąbił, że wszyscy będą słuchać. Tak ja mówiłem, jak zostałem zbawiony. Że pójdę trąbić moim starym kumplom i zostaną zbawieni. Nikt nie został zbawiony. Nie, to nie jest w taki sposób wykonywane dzieło Boże. Ufam Panu, podporządkowuję się, jestem posłuszny, jest moim Panem i moim Bogiem i daje mi rozkaz. I nie robię zgodnie z mocą moją, ale wykonuję zgodnie z Jego Słowem. I Jego Słowo zapisane, ale i Jego Słowo prorocze. Inaczej będę stróżem bezużytecznym. I to nie jest tylko wiara, ale i nadzieja. Wiele razy sytuacje są bardzo trudne. Bardzo trudne. I tam nie możesz uwierzyć, pomimo że chcesz. Nie możesz. Jest możliwe, aby on, tamten, tak jak się to wszystko pokładało, aby uwierzyli. Bez wiary nie możesz podobać się Bogu. Koniec. Ale widząc, nie możesz uwierzyć. Pomimo, że wezwiesz imię Pana, jest to niemożliwe. I w tamtej chwili musisz wejść między moją wiarą i moją niewiarą słowo, które się nazywa nadzieja w Panu. To jest niemożliwe. Nie może się nic stać. Ale mówisz, Chrystus coś uczyni poważnego. Mówisz, jak w mojej niewierze, w niewierze Twojej wejdzie te. I to nie jest uczucie, to jest coś szczególnego. Pogląd, uczucie, poznanie. Niepoznanie, wiedza, że dla Boga nic nie jest niemożliwego i być może znajdę łaskę u Boga, wtedy przyłączę się bardziej do Pana, nie z wiarą, ale z nadzieją, że może mi się udać i przekonam go, że zadziała. I pytaniem jest, aby zadziałał. I może w mojej niewierze i niemocy, w zupełnej niemocy, przekonam Chrystusa, aby zadziałał. Ale nadzieja jest bez wyniku, jak Bóg nie wypełnił serca mojego miłością przez Ducha Świętego. Wtedy miłość jest ta, która jest czynna, która czyni czynną moją nadzieję i nadzieja jest ta, która czyni czynne
czynną moją wiarę, że Chrystus zadziała. I miłość jest ta, która daje ogień do serc, do serca mojego i tamtych. Tylko miłość Boga. I dlatego nie mogłem, nie mógł tego zrozumieć Izrael, bo mówił, że jak moje grzechy i przestępstwa, jak jesteśmy, jak mamy żyć? Nie widzicie, co się tutaj dzieje. Nikt nie wierzy. Przekroczenia i grzechy są na nich. Nic się nie dzieje. I przychodzi Bóg i mówi, powiedz ty. To mówi Pan Bóg. Ja, Wszechmogący Bóg, nie chcę śmierci grzesznika, ale chcę, aby powrócił grzesznik ze swojej drogi i aby żył. Teraz weszliśmy do Ducha Bożego. Teraz do tego momentu był człowiek słaby, który widzi, że nic nie może zrobić. Z tamtej strony jest bezbożny, niesprawiedliwy, świat, diabeł, Bóg tego świata. Ja czuję moją słabość wobec mocy ciemności. Przychodzi Bóg i mówi, chodź, coś ci powiem. I to jest dzisiejszy przekaz. Chodź, powiem ci. Ja ich miłuję, wszystkich tych. Ty ich miłujesz. Ja z nimi wytrzymam. A ty ich wytrzymujesz. Wytrzymujesz z nim. Ja pokazuję cierpliwość i oczekuję na nich. Ty pokazujesz cierpliwość, oczekujesz na nich. Ja mówię, nie wytrzymuję więcej, Panie. Ja uczynię Cię, że wytrzymasz, bo Cię miłuję. Bo chcę, abyś stał się naczyniem wybornym i szczególnym dla mnie. I uświęconym. I pożytecznym. I przygotowany dla każdego dzieła, jakiekolwiek ono jest. Wiesz dlaczego? Bo Cię miłuję. I wiesz dlaczego? Bo przybliżasz się do mnie. Ja więc dowiedz się, że wypełnię Twoje serce miłością. I to czyni Bóg, bracia i siostry. Wypełnię Twoje serce miłością, abyś miłował naprawdę tych, których nie możesz umiłować. Nie abyś z nimi wytrzymywał, nie abyś wytrzymywał z miłością, ale będziesz ich kochał. Nie będziesz kochał swoich braci i dobrze robisz, ani nie tych, którzy są blisko Ciebie, ale i Twoich wrogów, i tych, którzy Cię wyzywają, którzy Cię wyrządzają krzywdę i z którymi nie możesz wytrzymać. Jak ja wypełnię Twoje serce miłością, wtedy ta miłość przemieni, pobudzi Twoją beznadziejność w nadzieję tylko w Chrystusa. Jak zostanie pobudzona Twoja nadzieja tylko w Chrystusie, że tylko Chrystus może, wtedy ta nadzieja pobudzi w Tobie wiarę, moc wiary, że o cokolwiek będziesz prosił od Boga Ojca, Bóg to uczyni. Będziesz miał wiarę Bożą. Jedyną wiarę. Ale pamiętaj, aby się to stało, słuchać z uwagą stróża, który jest blisko Ciebie. Jest ktoś, kto Cię miłuje. I Bóg wypełnił jego serce miłością do Ciebie. I chce, aby miłość tego stróża była zupełna z wynikiem. Chce
doprowadzić cię do poznania prawdy, do poznania mocy Bożej, który działa w tobie, do poznania mocy, która jest schowana w tobie, mocy, która działa w tobie, aby Bóg niech nam oświeci, aby Bóg, który jest ten, który czyni wszystko, abyśmy zrozumieli, abyśmy poprosili, aby ten Bóg, który czyni wszystko, jak? Według mocy, którą mamy w nas, w tobie, od chwili, jak się na nowo narodziłeś i przyjąłeś chrzest w Duchu Świętym, jesteś Synem Bożym, dziedzicem Bożym, współdziedzicem Jezusa Chrystusa. I ten, który mieszka w tobie, jest większy od tego, który mieszka w świecie. W tobie więc masz mieszkańca, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Masz wielkie moce. Nie do wiary moce. I jest potrzebą, aby były czynne. I to jest tylko jak Bóg działa w nas, Jego wolę i Jego dzieło. I dlatego, bracia i siostry, z poznaniem teraz, że pomimo, że jesteśmy w naszych oczach zupełnie słabi, w rzeczywistości w nas mieszka moc Boża, która musi być czynna. I jak będzie czynna ta moc Boża w nas? Jeden jest sposób, nie ma innego sposobu. Wypełniając się w Duchu Świętym, mówiąc na języki, wypełniając się w Duchu Świętym, Ojciec Bóg będzie wypełniał swoją miłość do naszego serca i będzie wypełniał ją. I ta miłość będzie czyniła w nas nadzieję i ta nadzieja będzie pewna i bezpieczna, moc wiary poprzez Ducha Świętego. I człowiek bezużyteczny, słaby, stanie się, przebaczcie mi, zrozumiecie, co chcę powiedzieć, wszechmogący. Nie dzięki mocy, ani nie dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi, mówi Pan Zastępów. Dzisiaj więc Bóg chce dać nam, abyśmy zrozumieli, że ile bardziej jesteśmy słabi, tyle bardziej mocniejszy objawi się w naszym życiu Bóg. Pod jednym warunkiem: wypełniajcie się w Duchu Świętym. I to jest tajemnica Boża. Tylko ten, który mówi na języki, może budować samego siebie. Wypełniajcie się w Duchu Świętym. Jak więc człowiek wypełnia się w Duchu Świętym? Po pierwsze, pobudzane są moce niebieskie. Po drugie, wróg człowieka, diabeł, nie może uciąć tej modlitwy. Nie może jej zatrzymać, nie rozumie. Jak nie rozumie, nie może nic zrobić. I po trzecie, nie jesteś ty tym, ale jesteś ten, który mieszka w tobie i jest większy od tego, który króluje w świecie. Umiłowani bracia i siostry, jest to coś strasznego, że zrozumiemy, że Bóg chce nas uczynić
silnymi w mocy, silnymi w Duchu Świętym i w rzeczywistości nie uczyni nas, ale da nam pewność, tą pewność, że jesteś ogniem, jesteś ogniem płonącym, jesteś ochrzczony w Duchu Świętym. Jesteś mocny w sile pod jednym warunkiem, wypełniając się w Duchu Świętym, abyś przybliżał się do Boga, abyś dawał Mu możliwość, aby się i On przybliżał do Ciebie i abyś wypełniał swoje serce z Jego miłością, z Jego odwagą, z Jego zamieszkaniem w Tobie. I ta doskonała miłość odrzuca strach. Wtedy nie będziesz się bał. Nie możesz się niczego bać, bo doskonała miłość Boga, czyli Bóg, wypędza strach z Ciebie. I czym się staniesz? Mężem wiary, mocy, mężem Ducha Świętego. Jeden, który będzie zwyciężał zawsze, zawsze w Jezusie Chrystusie i Duchu Świętym, ale będzie zwyciężał zawsze. Jedno niebezpieczeństwo. Powiesz, ja... Nie, wtedy wszystko stracisz. Bezpieczeństwo nasze nie ja, ale Pan.